Wakacyjnego spotkania, część druga z pisarzem Jędrzejem Pasierskim w Opolu. Panie Jędrzeju, tak jak obiecaliśmy naszym widzom, mówić będziemy teraz o Pana twórczości. Jestem po lekturze ostatniej książki z bohaterką Niną Werwiłow. Trochę jej lat przybyło. O kobietach nie będziemy mówić o wieku, ale to wciąż młoda, prężna policjantka. Co się zmieniło między pierwszą a tą ostatnią książką, że tak powiem, w Pana pisaniu, w Pana myśleniu o pisaniu książek? No ona ma 40 lat, to od razu powiem. A jak zaczynałam, miała chyba 35-36, z tego co pamiętam. Ale muszę to kontrolować jako autor cyklu. To właśnie jest teraz takie pewne realia pisania cyklu, że muszę mniej więcej wiedzieć takie rzeczy. Zmieniło się na pewno sporo w życiu Niny, a z mojego punktu widzenia z pewnością te dwie książki, o których Pan wspomniał, czyli Dom bez klamek, mój debiut i Gniazdo, no bardzo się różnią od siebie. Wydaje mi się, że dojrzalsze jest Gniazdo. Jest taka mnoga narracja, różne głosy, trochę inna jest konstrukcja kryminalna, świat jest bardziej ruchomy, wydaje mi się, że intryga jest bardziej precyzyjna. No ale to jest może tylko moje zdanie, z pewnością no, te 6 lat, czy tam te parę lat, które minęło i te ładnych parę książek. No, za każdym razem autor pisze inaczej, trochę się zmienia, no, to jest ciągła ewolucja. Ale nie ma Pan, że tak powiem, takiego problemu pod tytułem kurczę, kończą mi się te pomysły na Ninę? Ma Pan zanotowane dziesiątki kolejnych pomysłów, co będzie dalej z takim bohaterką? Mam dużo pomysłów, ale nie wszystkie są dobre. Ale staram się wyłapać te, które najbardziej rokują i które zapewniają pewnego rodzaju świeżość. Bo rzeczywiście w zasadzie dość rzadko pisze się obecnie bohatera, może w polskiej literaturze kryminalnej, który byłby, żyłby dłużej niż 3 tomy. Nina już jest, wydałem 5 tom i pisze 6. Więc rzeczywiście wymaga to pewnej też gimnastyki, żeby tę serię utrzymać w świeżości, bo taka jest moja koncepcja, żeby ta seria nie zgrywała się tylko w jednym miejscu, żeby mimo, że jest dosyć klasyczną serią kryminalną, żeby nie była tylko, żeby jednak to się zmieniało, to znaczy, że na przykład raz portretuje pewną społeczność, w Gnieździe portretuje rodzinę, pewne procesy patologiczne w rodzinie, także za każdym razem staram się wziąć na warsztat trochę inne tematy i trochę właśnie inną zbiorowość. A ile jest, Panie Jędrzeju, z Pana w tych bohaterach? Bo przechodząc przez poszczególne książki, odnosi się wrażenie, że nawet daje Pan nam takie wskazówki, że jest trochę autora, narratora, także i autora tak naprawdę. No zawsze jest trochę autora w bohaterach książki, bo no, to jest naturalne, zawsze piszemy przez pryzmat własnych doświadczeń. U mnie oczywiście jest to trochę od razu inaczej, ponieważ główną bohaterką dominującą jest kobieta, wspomniana Nina Werwiłow, więc to od razu jest jakby ta różnica płci. No ale wiadomo, że ona działa w Beskidzie Niskim, zawsze przeprowadziła, jest już bohaterką 3 książek, które się tam rozgrywają, Roztopów, Kłamczucha i Gniazda. Ja również część dzieciństwa spędziłem w Beskidzie Niskim. Są też inni bohaterowie, męscy. Także ja myślę, że to jest tak, że tak naprawdę Nina to jest taki pewien filtr, który ja stosuję, czyli są pewne moje przeżycia, może moje doświadczenia przefiltrowane przez no, trochę inną jakby postać, właśnie kobiecą, no i oczywiście przez fabułę, którą wymyślam, prawda? Ja myślę, że pewne kontrolowane wykorzystywanie przez pisarzy własnych doświadczeń w ogóle jest dosyć częste, ale uważam, że powinno być kontrolowane, bo takie niekontrolowane, czyli pewnego rodzaju autoterapia no nie jest wskazana, czyli autor, pisarz musi być świadomy, na ile własnych doświadczeń wykorzystuje, chce wykorzystać i ile de facto powinien wykorzystać. Wiesz co, ale zamykasz nas w tych książkach, bo już pierwszy właśnie Dom bez klamek i ostatnie Gniazdo, zacieśniasz nas. Ja nie ukrywam, że miałem jednoznaczne skojarzenia z Agatą Christie, z jej bohaterem oczywiście książkowym, słynnym detektywem Poirot, który tak naprawdę zbiera wszystkich, nie wiem, tak jak na pokładzie w Śmierci na Nilu, czy w Orient Expressie. Ty nas tu zamykasz w kwadraturze domu dla umysłowo chorych. Tutaj zamykasz nas w tym gnieździe tytułowym w ośrodku turystycznym. Z czego to wynika? No ja rzeczywiście lubię zamykać przestrzenie. Od początku zamykałem w każdej mojej książce. To mogło być przestrzenie zamknięte jak dom, szpital psychiatryczny albo maleńka wioska
albo nawet wąska grupa podejrzanych, albo właśnie gniazdo, czyli odseparowana przestrzeń górami, warunkami śniegowymi. To jest dla mnie takie fajne w robieniu napięcia, czyli że bohaterowie nie mają czego uciec i też ten krąg jest zamknięty, więc wiemy, że morderca jest wśród nas. I gdzieś tam nawet może takie pewne uporządkowanie moja potrzeba wychodzi, że ta fabuła mi się nie rozchodzi. Nie, ja wszystko mam w jednym miejscu, patrzę na to trochę z lotu ptaka i widzę te wszystkie postaci po prostu i gdzieś pośród nich kryje się oczywiście czarna owca, ten morderca. No to na koniec tylko chciałem Cię zapytać, gniazdo za nami, bo to już kilka miesięcy jak ten materiał jest na rynku. Mówiłeś o tym, że masz mnóstwo pomysłów. To jak będzie się zaczynała następna książka i gdzie się znajdzie Nina, bo ona jakoś chce znowu uciec nam z tego Beskidu. To jest dla mnie trochę trudne pytanie, bo jako autor powieści kryminalnych mam patologiczną tendencję, żeby nie ujawniać niczego zawczasu. Ale chociaż jedno zdanie. Mogę powiedzieć, że będzie szósta część i ona się będzie rozgrywała w scenerii zupełnie różnej od dotychczasowych. No to rzeczywiście, ale zamkniętej? Być może trochę zamkniętej. No to będziemy czekać, kiedy planujesz wydanie książki? W przyszłym roku myślę, że zima, może wczesna wiosna. Będzie opowiadało o jakiej porze roku? Myślę, że to będzie wczesna wiosna, takie przedwiośnie. Aha, mieliśmy zimę, roztopy za nami. Rozumiem, to teraz jesteśmy już po świcie czerwonym, to teraz nastąpi jakiś dzień. Okej, wiosenny. Jędrzej Pasierski, naszym Państwa wakacyjnym gościem. Pytałem Cię ostatnio o te trzy książki na wakacje. My polecamy cały ten Twój cykl, a zapytam tak na koniec, zatem jak Ty wypoczywasz? No bo skoro mówimy o wakacjach, to czy wypoczywasz z książką, z notatnikiem, z klawiaturą, z komputerem, czy jednak oddajesz się zupełnie innej pasji? Nie wiem, to są wędrówki po Twoim Beskidzie, a może wręcz odwrotnie, nie wiem, może na skuterze wodnym spędzasz czas? Ja mam trochę inną konstrukcję, też dlatego, że piszę książki, znaczy ja nie mam de facto urlopu, ale codziennie coś robię. Więc nie mam de facto tak, że jakiś czas nic nie robię, więc codziennie piszę albo jakoś pracuję, ale jednocześnie staram się codziennie pływać. Kocham pływanie w jeziorze, kocham bieganie, więc jestem pod tym względem, mam takie proste potrzeby, że lubię taki ruch i nieskomplikowany, najlepiej w naszych polskich warunkach, w polskich lasach, w polskich jeziorach. To jest coś, co mi odpowiada. Czyli aktywność na pewno wakacyjna będzie, tak? Dziękuję Ci bardzo za spotkanie w Opolu, a Państwa oczywiście zachęcamy też do wakacyjnej lektury.